Msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i korowód z powiatową wolsztyńską orkiestrą Dentom na czele rozpoczęły gminno-parafialne uroczystości dożynkowe w Bojanowie. Bojanowski amfiteatr przystrojony był plonami tegorocznych zbiorów. Nie były to łatwe żniwa, susza i przekraczające 30 stopni upały nie ułatwiały pracy rolnikom. Jednak ta ziemia, którą uprawiają, jest domem i ojczyzną, wymaga poświęceń, ale potrafi się też odwdzięczyć. O tym mówili i śpiewali podczas dożynek członkowie zespołu pieśni i tańca Gołoszyniacy. Masz pług ten stary i zdrowe dłonie, nie będziesz synu sierotą. Będziesz ty orał pola i niby tak jak orali rodacy, bo serce ojca by zapłakało, jakbyś ty orał inaczej. Będziesz ty orał pola i niby tak jak orali rodacy. Najważniejszą częścią uroczystości dożynkowych jest przekazanie gospodarzowi wieńca uplecionego z tegorocznych zbiorów. Towarzyszy mu pieśń Plon niesiemy plon. Bardzo ważną i zaszczytną rolę pełnią starościna i starosta dożynek. Hej, rozstąpcie, że się na boki, na strony. Hej, pościamy, pościamy. Bo niesiemy wieniec pięknie przystrojony, słońcem wymalowany. Hej, niesiemy wieniec, złote plony, na nim gospodarz wodo stanie. Hej, niesiemy wieniec, złote plony, na nim gospodarz wodo stanie. Starościna Renata Jagodzik jest radną Rady Miejskiej Bojanowa. Prowadzi 26-hektarowe gospodarstwo, hoduje zwierzęta, uprawia zboże i kukurydzę, ma dwie córki. Starosta Zygmunt Maćkowiak z żoną Julantą pracuje na 70-hektarowym gospodarstwie od 1987 roku. Ma czwórkę dzieci, także jest radnym. Tradycją dożynek jest także taniec gospodarza dożynek, który ma przynieść szczęście. Taniec jest także radosnym znakiem przyjęcia przez gospodarza wieńca. Według tradycji wierzono, że w wieńcu mieszka jego duch mający różne postaci. W Bojanowie przyjął on postać baby, z którą trzeba zatańczyć i oblać ją wodą, by zapewnić urodzaj na przyszły rok. Miała babka dziadka, a dziadek miał babkę. Usiedli se razem pod drewnianą szopkę. I wyszła burzyczka. Piorun trzasnął w szopkę, zabił na śmierć bab. Dziadka obnażył babkę. Z rąk starosty i starościny burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel odebrał także bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Dzielił się nim z mieszkańcami gminy, którzy wzięli udział w dożynkach. Oto macie bochen chleba, którego nam wszystkim potrzeba. Dzielcie, nie dużo, nie mało, aby dla wszystkich stało. Dożynki to nasza najpiękniejsza narodowa tradycja. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. Jednak tak dawniej jak i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Gościem dożynek w Bojanowie był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować. Podziękować przede wszystkim rolnikom za to, że Państwo dbacie o polską ziemię, za to, że my wszyscy Polacy, niezależnie gdzie mieszkamy, mamy co jeść. Ale chciałbym też serdecznie podziękować za kultywowanie tradycji. W upalny dożynkowy dzień w Bojanowie atrakcją dla dzieci była kurtyna wodna, dla dorosłych występy zespołów i zabawa.